Cześć wszystkim! Hej dzieci! Dzisiaj oprócz Matusia bajeczki posłucha też Królik! Niech siada wygodnie. Wy też siadajcie. Dzisiaj poczytamy wiersz Jana Brzegwy. Przygody w Kłyszach Krainki. Słuchajcie. Chcecie bajki? Oto bajka. Była sobie w Kłyszach Krainka. Niesłychana rzecz po prostu. By ktoś tak marnego wzrostu i nędznego pchłego rodu mógł wyczyniać bez powodu takie psoty i gałgaństwa, jak pchła owa, proszę Państwa. Miała domek na przedmieściu, po ojczynie czy po teściu, dom złożony z trzech pięterek i pokojów cały szereg. Więc salonik i sypialnik i jadalnie naturalnie, gabinecik i korytarz, o cokolwiek się zapytasz. Wszystko miała, aż jej gości zalewała żółć zawość. Miała bryczkę, dwa kucyki, dojną krowę z Ameryki, psa kudłacza, owce, kurę oraz koty szarpurę. Dwa uczone karaluchy w kuchni pasły sobie brzuchy. Konik polny, klesza krajce, co dzień grał na bałwajce. Jednym słowem miała życie ułożone znakomicie. Niepewnego pchła od rana była bardzo niewyspana, więc wezwała pełna skrupy dwa uczone karaluchy. Jestem chora, to się zdarza, zaraz jadę do lekarza. Każcie zaprząc moje kuce, po południu pewno wrócę. Jedzie sobie w płaszczach krajka, kolorowa jak mozaika. Jedzie pełna animuszu w żakieciku z lilapluszu, z żółtym piórkiem w kapeluszu. W modrych butach atłasowych, w rękawiczkach purpurowych. Przyjechała do doktora, mówi z płaczem: jestem chora, ostre bóle mam w żołądku, płuca trochę nie w porządku, opuchniętą mam śledzionę i migdały powiększone. Doktor badał ją dokładnie. O niedobrze, o nieładnie. Opuchiwał ją z godzinę, kazał łykać aspirynę. Coś pod nocem mruczał szeptem i wypisał jej receptę. Bardzo długo, metr bez mała, że aż z bryczki wystawała. Koła toczą się z turkotem, jedzie nasza pła z powrotem, jedzie wolno, bez pośpiechu i zanosi się od śmiechu. Ależ wzięłam go na kawał, badał, lekarz pomagał, a ja inną mam chorobę. Jestem chora na wątrobę, reszta zaś to zwykła bajka. Taka ze mnie Kłasza Krajka. Kłasza Krajka po obiedzie do cukierni bryczką jedzie. Już z daleka widać z bryczki purpurowe rękawiczki. Kłyciastka mi zwykle bardzo, nasza zaś lubiła bardzo. Tartoletki, papatacze, tysie, berzy i sękacze, rurki z kremem, tort z wiśniami i babeczki z malinami. Chodzi śmiało do cukierni. Pas skłaniają się od dźwięki, już kelnerzy przyskakują, grzecznie w rączkę ją całują. Dzisiaj rurki z kremem zjem, bo ogromnie lubię krem. Proszę podać ze 30. Stolik więcej nie pomieści. Przy stoliku kłasa siadła, jedną rurkę z kremem zjadła, zostawiła pełną tacę, za tą jedną rurkę płacę. Stała, wyszła, od niechcenia powiedziała: do widzenia. I minęły tylko z bryczki purpurowe rękawiczki. Bardzo dziwią się kelnerzy. Jak rozumieć to należy? O 30 rurek prosić, a po jednej mieć już dosyć? Nagle patrzą. Co to? Czemu w rurkach wcale nie ma kremu? Wszystkie puste. Co za kwestia? Zjadła cały krem ta bestia. Tak się przejął tym cukiernik, że przypalił słodki piernik i zawołał: proszę mi tu kupić jutro flaszkę fliku. Gdy znów przyjdzie po przeklęta, rurki z kremem popamięta. Wasza Krajka rzekła: lubię czasem w pełki zagrać w klubie. Więc ubrana jak z igiełki, pojechała zagrać w pchełki. W klubie bywa tyle osób, że przecisnąć się nie sposób. Pa krzyknęła: dajcie drogę, jestem mała, przejść nie mogę. Pomroz stopił się, a ona
przyszła środkiem mnie wzruszy. Już do stołu mknie czym prędzej i wyjmuje z kosz pieniędzy. Postawiłabym 3 grosze na zielone. Bardzo proszę. Pchełki skaczą jak szalone, tu niebieskie, tam czerwone. Tu wygrana, tam przegrana. Na zielone, proszę pana. Płasza kajka była mała, między pchełki się wmieszała. I po stole sama skacze. Co to znaczy? Myślą gracze. Którąkolwiek spojrzeć w stronę, wygrywają wciąż zielone. Niech się gracze połapali. Płasza kajka wyszła z stali. I z wygraną swą do domu pojechała po kryju. Pomyślała, po tej próbie nie pokaże już się w klubie. Dała taki więc telegram. Więcej z wami w pchełki nie gra. Chle zachciało się w rewerii. Poszła więc do menażerii. Właśnie słoń po drodze deptał. Chły o mało mnie rozdeptał. Patrzę, cóż to za ściebełko? Co tu robisz, pani pchełko? Chła stuknęła parasolką. Jestem chłą, lecz przy tym polką. Żądam większej galanterii, panie słoniu, z menażerii. Słoń pokręcił grzecznie trąbą i powiada, jestem jąbo, przyjechałem tu z Kolombo. Rzeczy na to kładą słonia, a ja jestem rodem z Błonia. Tam plantację mam wzorową, sadzę na niej kość słoniową. Obok domu dla kaprysu trzymam 100 tygrysów, 100 kangurów, 100 lampartów. Ze mną pani nie ma żartów. Słoń pokręcił trąbą grzecznie. Rzeczywiście niebezpiecznie. Potem upadł na kolana i powiedział, ukochana, takiej właśnie pragnę żony. Jąbo, sługa mojej żony. Chła usiadła mu na karku, przejechała się po parku. Wreszcie rzekła, drogi jąbo, imponujesz mi swą trąbą, ale tylko trąbą, zaczem, możesz zostać mym trębaczem. Raz którego dnia przy święcie urządziła chła przyjęcie. Gości przyszło co niemiara, krawą, szczkomar, mucha stara. Przydreptały 2 pająki, żuk przeleciał prosto z łąki. Ćmy, szerszenie i biedronki, 1 osa, 4 pszczoły, motyl, szmiel i bąk wesoły. Świerszcze, mrówki oraz ważki i zaczęły się igraszki. 2 uczone karaluchy roznosiły klasę kruchy. Pestek, maku, cukru garstki, a w szklaneczkach jedna paski, sok szczereśni, oranżadę i mrożoną czekoladę. W pewnej chwili kłapuję. Jestem gościem bardzo rada i z największą przyjemnością coś zaśpiewam miłym gościom. Dajmy na to arię stoski. Lecz po włosku, bo znam włoski. Zawołali goście, brawo, niech zaśpiewam na prawo. Wszyscy zatem nieść przestali. Chła stanęła w końcu sali i z usteczek jej maleńkich popłynęły cudne dźwięki. Chła śpiewała niemal bosko. Komar syskał czuła tosko. Toska drobne swoje rączki zacisnęła jak 2 pączki. W rączki skutnie twarz wpłynęła i tak śpiew swój zakończyła. Co za głos, krzyknęli goście. Niech zaśpiewa jeszcze, proście. Chła zgodziła się z łatwością i zaśpiewać miała gością arię z Halki, a tymczasem zaśpiewała takim basem, że aż goście, co siedzieli, spadli z krzeseł i z foteli. Żuk podskoczył, zatkał uszy, przecież ona nas ogłuszy. Bójda, krzyknął prosto z mostu. Rzecz wydała się, po prostu nie śpiewała płasza Halka, tylko skrzynka samograjka. A karaluch w niej ukryty, jak na złość pomylił płyty. Żuk powiedział tylko, żuka, kłasza, frajka nie oszuka. I zapalił dumnie frajkę, opuszczając kłasza. Na dzisiaj to było tyle. Ja wam dziękuję i widzimy się chyba jutro o 10:00. Zapraszam, pa!